Witam Was w module czwartym zatytułowanym Bańki na odporność. O co tu chodzi? To jest taki moduł, w którym opowiem o mechanizmach działania terapii próżniowej i bańki ogniowej i o tym, jak taka przystawiona bańka wpływa na ciało i co robi w rozumieniu fizjologii zachodniej oraz w rozumieniu medycyny chińskiej, czyli z perspektywy jednej z tych strategii medycznych, z których właśnie stawianie baniek i bańki ogniowe się wywodzą. I dowiecie się też, w jakich problemach bańki ogniowe są najskuteczniejsze, co wynika właśnie z ich mechanizmu działania. Także zapraszam do posłuchania, jakie są mechanizmy działania bańek. I takich mechanizmów jest mnóstwo. Chociaż czasami mówi się, że nie, to bańki w ogóle nie mogą działać, bo to nie ma żadnych takich mechanizmów, które byłyby tutaj u podłoża ich wpływu na ciało, to w rzeczywistości to, co się dzieje, to tych mechanizmów jest kilka. W zasadzie mamy ich tak dużo, że trudno jest wskazać jeden konkretny, który odpowiada za te korzyści, które uzyskujemy dzięki przystawianiu bańek. I ja teraz opowiem o tym, co się dzieje, i później będziemy sobie wnioskować, jaki to ma na nas wpływ i dlaczego dzięki temu możemy stosować bańki w takich, a nie innych wskazaniach. Więc przede wszystkim przystawiając bańki, dochodzi do poprawy krążenia w naczyniach włosowatych, czyli to jest to właśnie zaczerwienianie się skóry, które obserwujemy natychmiast po przystawieniu bańki. Dodatkowo przy takiej poprawie krążenia dopływa więcej krwi, a więc też więcej krwi musi odpłynąć, dzięki czemu usuwane są różne szkodliwe produkty przemiany materii i materiału tkankowego. Czyli jeżeli mówimy na przykład o tym, że komórka się rozpada, coś jest z niej uwalniane, to wszystko będzie zabierane wraz z krwią i limfą, która najpierw dopłynęła do danego obszaru, no a później jest z niego usuwana. Dodatkowo, stawiając bańki, dochodzi do rozbijania zrostów tkankowych, czyli między innymi do poprawy pracy powięzi, bo różne warstwy naszej skóry, w zasadzie różne warstwy naszego ciała, one muszą być o tak przesuwalne względem siebie, czyli jeżeli mówimy o powięzi jako o takiej błonie, która przykrywa mięśnie, no to ta powięź i mięśnie muszą się wobec siebie przesuwać i jeżeli jest z tym problem, co na przykład odczuwamy jako ciągnięcie, ograniczenie zakresu ruchu, to tutaj bańki i też na przykład masaż bańką bardzo nam pomaga. Dodatkowo przy przystawianiu baniek dochodzi do wzmocnienia odporności i tutaj w badaniach pokazano, że mamy do czynienia ze zwiększeniem liczby białych krwinek, czyli tych, które odpowiadają właśnie za naszą odporność i w zasadzie różnych ich frakcji i nie tylko do zwiększenia ich liczby, ale też do zwiększenia ich zdolności fagocytozy, czyli tak zwanych zdolności żernych. To są takie zdolności, które sprawiają, że komórka może wchłonąć drobnoustroje, które napotyka na swojej drodze i jest to jeden z mechanizmów neutralizacji wirusów czy bakterii. Jeżeli chodzi o grubość, to bańki, z których ja korzystam, mają dość grube szkło, dzięki temu są po prostu trwalsze. Natomiast zasadniczo grubość szklanej bańki nie ma znaczenia. Jeżeli macie zestaw baniek, który będzie cieńszy, też jak najbardziej możecie go używać, będą działać równie dobrze, tylko jest większe ryzyko, że się stłucze przy upadku lub nieostrożnym podłożeniu. Także to bańki. Później pokażę też cały zestaw. A teraz możemy sobie przejść do narzędzi i myślę, że to, co wszystkich interesuje, to jest to, jakimi narzędziami my możemy, można powiedzieć, podpalić bańkę, tak nie należy mówić, ale na pewno często będziecie też korzystać z tego określenia. No, czego my możemy użyć, żeby to podciśnienie w bańce uzyskać? I to jest takie dedykowane do tego narzędzie, ono nazywa się kwacz. Będziemy sobie podpalać naszą watę. Jak to wygląda? Podpalamy, patrzcie, ogień w prawej ręce, podpalamy i od razu gasimy. Musicie dobrze wyćwiczyć ten ruch, także podpalamy i od razu gasimy. I teraz zauważycie, że w miarę jak denaturat się wypala, to może Wam być coraz trudniej zgasić watę. I teraz bierzemy zapalniczkę i podpalamy. I banieczki. Zaczynam od tej strony, która jest dalej ode mnie, ale przystawiam bańki symetrycznie.